rozwój tuż przed odjazdem na zgrupowanie do Zakopanego. Jakie plany na ten obóz? S1, ładowanie akumulatorów, takim potocznym językiem mówiąc, i mam nadzieję, że wrócimy stamtąd zdrowo zmęczeni. Tak bym to podsumował. Poza tym nie chcemy za dużo grać gier kontrolnych, chcemy się skupić na robocie, no bo to zmęczenie będzie narastało i gra tak naprawdę nic nie daje. Mamy gdzieś rozplanowany, czy to akcent siły, czy to akcent interwału w formie małych gier, lub tak zwanego treningu funkcjonalnego, w którym zawodnicy będą poprawiać swoją sprawność ogólną. Nie zapominamy oczywiście o piłce, technice i taktyce, która jest nieodzowna, aby w tej pierwszej lidze przeciwstawić się zespołom, które również są bardzo dobrze poukładane. Tomasz Szatan bez kontaktu jeszcze jedzie na obóz do Zakopanego. Znaczy, dla mnie najważniejsze jest, że mogę trenować z zespołem. Jadę na pewno dbać o kondycję, poprawiać formę, żeby w razie czego być do dyspozycji, czy tutaj trenerów, czy w innym klubie, to się już okaże. Najważniejsze, że już drugi tydzień, później z obozem będą to już 3 tygodnie, gdzie będę w treningu, to mi dużo na pewno da. Oby tylko nic się nie wydarzyło, żeby zdrowie dopisało, a dalej będziemy się zastanawiać. Zagrałeś w sparingach z Ruchem Chorzów i Futbol Trzyniec. Powiedz, jakie odczucia po tych sparingach? Ten pierwszy sparing z Ruchem Chorzów to było takie przetarcie 30 minut po dłuższej przerwie w grze, więc mało kontaktów z piłką, trochę więcej biegania. Bardziej wartościowy na pewno był ten sparing z Czechami. Już weszliśmy naprawdę na intensywność na bardzo wysokim poziomie, bardzo agresywnie grali Czesi. Staraliśmy się przeciwstawiać, gdzieś popełniliśmy drobne błędy, z tego straciliśmy bramki, ale na pewno z takiego sparingu można wyciągnąć dużo wniosków i dużo taki sparing na pewno dał. Wojciech Pawłowski, po podpisaniu półrocznej umowy z Rozwojem, z jakimi nadziejami przychodzisz do naszego klubu? Znaczy, ja przede wszystkim wiem, że duże nadzieje są klubem, ze względu na to, że jak rozmawiałem z trenerem wcześniej przed podpisaniem kontraktu, to jestem w stanie zaufać klubowi, oni są, i trener oczywiście jako sztab i inni uczestnicy są w stanie też zaufać mi. No i miejmy nadzieję, że wszystko się potoczy po naszych myślach, że tak jak sobie ustaliliśmy przed sezonem. A i klub, jak się rozejdziemy, oczywiście podamy sobie ręce i będziemy miło wspominać ten czas. Ten brak grania, to się powoli zaciera? Znaczy tak, wydaje mi się, że tak, że na początku, w pierwszym meczu z Podlaskiem było mi bardzo ciężko, bo dawno nie uczestniczyłem w żadnym meczu. I no tak mówię, no miałem jakby rok przerwy, nie licząc tych gier kontrolnych. Także, tak jak powiedziałeś, no, z meczu na mecz czuję się coraz lepiej, coraz pewniej i miejmy nadzieję, że do startu ligi będzie wszystko tak, jak sobie postanowiłem. To ma być nowa jedynka w Bramce Rozwoju? Nie, to ma być mega rywalizacja z Solińskim. Ta dwójka jest w tej chwili postawiona na poziomie dwójka-dwójka i kto sobie tą jedynkę wywalczy, tym ją będzie miał. Cieszę się, że mamy dwóch bramkarzy, którzy rokują na to, że w tej bramce mogą pozamykać, bo zbyt często przez te zamknięte drzwi wpadały bramki. Przez te niezamknięte, przepraszam, drzwi wpadały bramki. Natomiast, no, umówmy się, Pawłowski, grając jakiś czas w Ekstraklasie, i ten rozwrot z piłką, te jego przygody różnego rodzaju powodują, że myślę, że jego motywacja do walki, do tej rywalizacji, do tego, że ma coś sobie i nie tylko sobie do udowodnienia, spowoduje, że będzie to z korzyścią dla zespołu, dla niego i dla Solińskiego. Ten fakt, że Rozwój zajmuje 17 miejsce i przez wielu już jest wskazywany na spadek, jakoś dodatkowo motywuje, że widać taki realny cel walki o coś? Znaczy tak, ja tutaj już jestem praktycznie 18 dni i zauważyłem po chłopakach, że oni się nie poddają, że są bardzo zaangażowani, że bardzo im zależy. I to nie zmienia faktu, że mamy miejsce, jakie mamy, ale w piłce wszystko jest możliwe. Każdy może wygrać, także że nie możemy spuszczać głów na dół, że musimy chodzić z głową wysoko i wierzyć w swoje umiejętności. Cały czas powtarzasz w wywiadach, że Rozwój to jest być może szansa jedna z ostatnich. Znaczy tak, no tak można tak stwierdzić po moich ostatnich przeżyciach, jakie miałem w swoim życiu i miejmy nadzieję, że te karty w końcu się odwrócą, bo przecież cały czas nie może być źle.